Państwo i są kolejni goście, Edith i Paweł, bardzo mi miło. Paweł, no jakby, no musimy od Ciebie, mimo że kobieta jest tutaj gościem. Słuchaj, przyprowadziłeś piękną kobietę do studia, więc się wytłumacz. No się mogę wytłumaczyć w ten sposób, no, że to jest moja wspólniczka. Ja akurat jestem menadżerem Edith. No Edith jest z Warszawy. I pięknie śpiewa. Tak, oczywiście, że pięknie śpiewa. Ona, jak usłyszałem jej głos, no to od razu się, można powiedzieć, zakochałem w jej śpiewie, prawda? I tutaj tak wspomagasz ją, tak? Bo za chwilę tak, będziemy troszkę... Wspomaga mi to bardzo, można powiedzieć, no chyba dobrze, bo jakoś sobie się dogadujemy. Wspólnie idziemy tym samym tropem, tą samą drogą. Po prostu wymieniamy się tylko zdaniami, jakieś dość, wiadomo, pomysły dopracowujemy razem. No i tak cały czas idziemy. Co mogę powiedzieć, że dopiero się znamy od lipca, a pod koniec sierpnia już podpisaliśmy umowę z wytwórnią My Music, gdzie na początku września wydaliśmy single Edith Living Without You. No i niebawem zbliża się coś ciekawego, a to może Edytka tak zdradzi nam coś szczegóły. Edyta, ale zanim zdradzisz szczegóły, to chciałam, żebyś opowiedziała w ogóle, bo ty masz takie doświadczenie dość bogate, tak? Jesteś młodą osobą, a tam gdzieś się przewinął teatr Roma. Słuchaj, jak to się w ogóle zaczęła twoja taka kariera? To znaczy tak, kariera... To było tak, że przez przypadek nagle to się potoczyło, czy to było takie jakieś... Na pewno troszkę przypadków w tym wszystkim było, bo wiadomo, życie generalnie składa się z przypadków. Tak naprawdę poznanie Pawła to był też przypadek. I to wszystko tak naprawdę tak się potoczyło, że jestem teraz w tym miejscu. To znaczy tak, od samego początku, praktycznie od dziecka wiedziałam, że... tak naprawdę... Będziesz śpiewać. To znaczy zakochałam się w głosie pewnej polskiej wokalistki, która tak naprawdę stała się na samym początku mojej drogi takim wyznacznikiem, tak. I tak naprawdę to się wszystko tak zaczęło, że zaczęłam jej słuchać, zaczęłam śpiewać jej utwory i tak naprawdę nie wiedząc dokładnie, czy potrafi śpiewać, czy nie potrafi śpiewać, śpiewałam, aż pojawiły się takie momenty, w których mogłam wziąć udział w różnych konkursach, w których brałam udział. Potem pojawiła się możliwość współpracy właśnie z Teatrem Muzycznym Roma. Jak wspominasz tą współpracę? Współpracę wspominam bardzo dobrze. To była taka przygoda chyba, co? Przygoda, doświadczenie ogromne oczywiście, ponieważ wielu artystów marzy, żeby znaleźć się na scenie tak wielkiego i znanego teatru. A to się dostałeś przez casting? Był organizowany jakiś casting? To znaczy, tak, na początku to wyglądało tak, że śpiewałam w chórkach w musicalu Koty. Później wzięłam udział w castingu do nowo wchodzącego musicalu. To był musical Akademia Pana Kleksa. No i tak z castingu oczywiście dostałam się i grałam już na scenie. Tak naprawdę z chórku przyszłam na scenie. Ta współpraca już potem nie trwała jakoś specjalnie długo, ale oczywiście wspominam ją bardzo dobrze jako doświadczenie naprawdę olbrzymie i na pewno mi pomogło w tym, żeby poczuć się troszkę lepiej na scenie, bo wiadomo... A no właśnie, jak się czułaś w ogóle na scenie? Wiesz, chórki to jest taki plan tak, drugi, tak? Dokładnie. Plan drugi tak naprawdę niewidoczny, a scena, wiadomo, było podekscytowanie. Na początku oczywiście był jakiś stres, ale później, jak gra się już któryś spektakl z kolei, to jest taki luz ogromny i przyjemność z tego grania przede wszystkim. Człowiek tak naprawdę poznaje siebie i umie sobie radzić z tymi emocjami, z tremą. Z tremą. Także w
No wiadomo, na początku zawsze jest taka reakcja obronna organizmu, czy sobie poradzę, czy nie, ale później zdecydowanie dobrze to wspominam i na pewno nie było już trenem. No a później droga do gwiazd. Droga do gwiazd, ostatnia edycja tak naprawdę, drogi do gwiazd, twoja droga do gwiazd. Twoja droga, dokładnie. Tak to się nazywało. I powiem szczerze, że też bardzo mile wspominam. W ogóle tutaj to było takie przejście, no bo wiadomo. Tak naprawdę casting, który przeszłam i później oczywiście już to, że znalazłam się w telewizji, jeszcze to, twoja droga do gwiazd miała zupełnie taką troszkę inną strukturę. Łączyła tak jakby troszeczkę Big Brothera, opisywała nasze życie. Byliśmy przez jakiś czas nie tyle zamknięci w pomieszczeniu, gdzie po prostu były kamery, ale też nasi konkurenci, prawda? Co tak naprawdę pokazywało różne sytuacje, które tak naprawdę przeżywaliśmy razem. I no dla mnie to na pewno była nowość. No właśnie, ja muszę powiedzieć, że chyba też jesteś odważną dziewczyną, bo niewiele osób mogło się zdecydować. Na pewno teraz na to patrzę tak. Byłam odważna, że się na to zdecydowałam i szczerze powiem, nie wiem, czy teraz bym się na coś takiego zdecydowała. Teraz mi się wydaje, że jestem czasami taka bardziej nieśmiała, że nie zdecydowałabym się na tego typu program. Natomiast wtedy chyba była taka chęć po prostu zrobienia czegoś nowego, też czegoś pokazania innego, się, tak? Tak, pokazania się właśnie w takim programie, który miał dawać nam szansę, miał dawać nam szansę do tego, żeby po prostu zaistnieć. A to dla takiej osoby, która jest świeża, bo tak naprawdę twoja droga do gwiazd to była przed teatrem. No to powiem szczerze, że duże wyzwanie na pewno. I co faktycznie pomaga taki program zaistnieć gdzieś tam? Pewnie nie wszystkim. To znaczy nie, na pewno w jakimś stopniu pomaga. Byli ludzie, którzy mnie rozpoznawali na ulicach i to było na ulicy i to było bardzo miłe. Ja to bardzo mile wspominam. Oczywiście po wyjściu z tego programu, po wygraniu tego swojego odcinka. Ale czy tak specjalnie mi pomogło? Raczej nie. To już bardziej moja praca. Generalnie praca, zaangażowanie i tak naprawdę cały czas obmyślanie planu, co by tu zrobić. Bo większość z nas myśli sobie, no tak, ktoś jest już w telewizji w takim programie, to na bank już po prostu będzie gwiazdą, a to nie jest takie proste, to trzeba jednak włożyć swoją pracę. Bardzo dużo tak naprawdę swojej pracy i takiego zapału i wiary przede wszystkim w to, że to się uda, bo tak naprawdę to jest bardzo trudny chleb, tak to nazwę, to jest bardzo trudny chleb, trudno jest w dzisiejszych czasach zrobić, że tak powiem, przysłowiową karierę, prawda? No i właśnie, i teraz nadarzysz okazję, będzie teledysk, tak? To, tak, dokładnie. Co się będzie działo dokładnie? Wiem tyle, że w Kielcach. Tak, w Kielcach, a no nie chcemy zdradzać tutaj z Edytką akurat szczegółów. Mogę tylko zdradzić, że na pewno będzie jedna ze znanych osób w tym teledysku. Co na pewno przyciągnie uwagę i zachęci do oglądania widzów, prawda, oraz fanów Edith. No właśnie, to jest też tak, że masz trochę szczęścia, prawda, bo jednak zobacz, gdzieś tam przewinęłaś się przez takie znaczące miejsca i teraz będziesz kręciła teledysk, a też jest mnóstwo artystów, którzy marzą o takim, o teledysku, tak, to nie jest wcale takie proste. No nie jest, zdecydowanie jeszcze parę miesięcy temu to w ogóle bym o tym nie pomyślała. Tak naprawdę wszystko się zaczęło dzięki Pawłowi. A o tobie pokłony. Tak, okazał się taką osobą, która bardzo dobrze zrozumiała, że tak powiem, moje potrzeby. On usłyszał mój głos, oczywiście spodobał mu się i tak naprawdę to też nie było tak, że ja od razu po prostu była taka euforia. Okej, jest osoba, która się mną zainteresowała i chce być moim menadżerem.
tylko w Pawle urzekło mnie to po prostu, że on nim tak naprawdę zdecydowałam się na to, że będziemy współpracować razem. Dobrze, teraz wszystko mówię. Się nagrywa, uwaga. Że tak naprawdę on już zaczął robić te rzeczy, zaczął działać. I tak naprawdę nim ja powiedziałam drugie, tak naprawdę to tak. Ważne słowo tak, on już zrobił stronę internetową. Proszę. Więc jest naprawdę takim człowiekiem, który rozumie mnie i bardzo szybko działa. W tej branży chyba trzeba szybko działać, prawda? Tak, jednak tak, to nie jest tak, że osiada się na laurach albo kończy się na jakimś jednym programie. Mm-hmm. Jak chce się zaistnieć, chce się gdzieś tam wybić, to trzeba chyba na bieżąco być, prawda? To też wymaga nie lada wysiłku. No tak. Aż tu westchnęłaś. No tak, czasami po prostu nie starcza czasu na to wszystko. To jest z jednej strony wszystko czasami męczące i człowiek czuje się zmęczony, ale z drugiej strony jak coś fajnego się wydarzy, tak jak na przykład dzisiaj, to, że miałam okazję tutaj być, wystąpić rano i teraz występuję tutaj, to jest takie motywujące do dalszej pracy i tak naprawdę... No daje siłę, żeby coś tworzyć, żeby robić coś nowego, żeby móc opowiedzieć ludziom o tym, że kolejna piosenka na przykład jest tworzona. Także to są takie fajne rzeczy i fajnie jest, jeśli jest po prostu zainteresowanie, jeśli ktoś chce tego posłuchać, bo tak naprawdę, no wiadomo, pracujemy dla siebie i dlatego i też, siebie też i dla siebie i na siebie, ponieważ to kochamy, bo ja sobie nie wyobrażam innej drogi dla siebie. Ale tak naprawdę, jeśli nie ma wokół nas ludzi, którzy dokładnie życzliwych, którzy chcą i pokazują to, że im zależy też na nas i cenią to wszystko, co robimy, to tak naprawdę to wszystko nie ma sensu. To prawda. No i też trzeba mieć taką jakby skórę, prawda, mocną, żeby się przebić przez... Wiesz, ja nie siedzę w tym świecie muzycznym, ale mam wrażenie, że tam naprawdę, żeby się przebić, to...